Oto jak zaczynam weekend. Wychodzę na balkon wcześnie rano i widzę uśmiechniętą buźkę zrobioną przez pilota. To moje nadanie, kawa z mlekiem i do tego jajecznica z koperkiem, z curry, pomidor taki pokrojony w kostkę z cebulą i kiwi, listek sałaty i kromka takiego ciemnego chleba. Po śniadaniu zaczynamy oglądanie samolotów.
teraz pokażę Wam moje drugie śniadanie. Kanapka z ciemnego pieczywa, z pomidorkiem, z masełkiem. Tutaj właśnie cebulka taka malutka i listek zielonej sałaty. I to jest coś, co ja po prostu uwielbiam. I dodaje mi dużo energii, właśnie taki chlebek po prostu jest pyszny. A do tego kawa. Po drugim śniadaniu oczywiście obowiązkowo oglądamy pokazy lotnicze z balkonu. A to moje śliczne goździki. Teraz czas na obiad. Pieczarka w panierce i cukinia w panierce, sałatka z pomidorów z cebulką i sałatą i ryż. A co robimy po obiedzie? Oczywiście oglądamy samoloty.
teraz czas na relaks w Krakowie. Widzimy sukiennicę i pomnik Adama Mickiewicza i kościółek świętego Wojciecha i dorożki. Dalej widzimy kościół mariacki i ile dni pozostało do Światowych Dni Młodzieży. Tutaj taki zegar wskazuje. I słyszymy hejnał mariacki. I tutaj właśnie na wieży mariackiej tą okienku było widać trąbkę trębacza. I dalej zegar wskazujący, ile pozostało do Światowych. A tutaj widzimy mały rynek. I rynek z sukiennicami, kawiarenki. I ratusz. To kawiarenka w środku i lody i kawka. To są lody dziecięce, bardzo ładnie wyglądają i kawa cappuccino z ciasteczkiem i dorożka. Wracamy do domu i co widzimy? Oczywiście samoloty. Przerwa na kolację. Znowu cukinia i pieczarki w panierce i sałatka z truskawek i z kiwi. I do tego woda. Na zakończenie dnia pożegnanie z samolotami.